Mam do Was takie małe pytanie, ale odpowiadajcie szczerze. Czy wydalibyście 500 zł na kawałek metalu i szkło? Filtr, mówiąc prościej. Bo ja mam pewne wątpliwości, czy to jest coś, na co bym chciał przeznaczyć 500 zł. Za 500 zł można kupić sobie... Zresztą sami sobie odpowiedzcie. Ale czy wydalibyście 500 na coś, co ma Wam pozwolić uzyskać fantastyczny efekt, coś, co sprawi, że fotografiem zajaracie się na nowo? Zakładam, że jest tu parę osób, które by się na to skusiły, ale ja wciąż miałbym pewne wątpliwości, no bo 500 za coś takiego? Dobra, teraz siedźcie, nie stójcie, bo powiem Wam coś, co może Was zwalić z nóg. Co jeśli Wam powiem, że możecie mieć taki filtr i 500 w kieszeni? Żyjemy teraz w takich czasach, że wszystko zmierza do perfekcji. Kamery 8K to jest już taki powoli standard. Aparaty mają miliony megapikseli, to się zwiększa z każdym rokiem. Matryce są coraz większe, ilość szczegółów, obiektywy są niesamowicie doskonałe. Wszystko dąży do tego, aby obraz był jak najbardziej szczegółowy, jak najbardziej ostry i taki, wiecie, profesjonalny. A to właśnie najpiękniejsze było w tamtych czasach, że technologia jeszcze nie miała tego poziomu i wszystko zawierało swoje błędy, niedoskonałości i to było widać na każdym zdjęciu, że to było czymś takim odbiegającym od perfekcji i perfekcyjnym właśnie dzięki temu, dla mnie. Czas jakby płynął wolniej. Powietrze pachniało morską bryzą, a my cieszyliśmy się tym, co mamy. Szumy, brudy, małe ilości klatek, małe ilości szczegółów, to wszystko sprawia, że obraz nie jest gorszy. On wciąż jest czytelny. Wciąż wasz mózg potrafi zauważyć, że to jest to, ale właśnie przez to, że nie ma tych szczegółów, że jest to bardziej jak taki impresjonistyczny obraz, który wymaga skojarzenia pewnego, coś co działa na zmysły, to właśnie jest piękne w tej fotografii tradycyjnej, że no właśnie jest jakoś tak więcej rzeczy się dzieje w środku, żeby to odczytać. I tym właśnie krótkim wstępem mam nadzieję, że sprzedałem Wam koncept, dlaczego filtr za 500 zł jest czymś wartym kupienia i dlaczego też możecie go zrobić samemu, bo jest to bardzo proste i bardzo tanie i mieć ten efekt, który Wam da coś fantastycznego na zdjęciu. Bo ten filtr dyfuzyjny, on sprawia, że światła są zmiękczone, co oznacza, że po prostu robią taką dziwną łunę, poświatę, coś takiego. To nim Wam pokażę, jak zrobić ten filtr, zobaczcie może kilka przykładowych zdjęć, które zrobiłem właśnie z pomocą takiego filtra, bo zrobiłem sobie go na każdy aparat i było to tak proste, że mam teraz w kieszeni kilka tysięcy i nawet mnie to nie rusza. Dobra, lista składników, co jest Wam potrzebne? Filtr UV. Ja kupiłem go na Allegro za jakieś 10 zł, bo bałem się, że będę czuł stratę, jeżeli kupię droższy. A nie zależy mi specjalnie na turbo jakości, więc to była dobra opcja. Ja tylko napomknę, że kupienie taniego filtra jest dobrą opcją na początek, żeby sobie sprawdzić, czy to Wam się podoba i przy okazji potestować tą technikę. Ale jeżeli chcecie mieć potem coś dobrego, to zainwestujcie w lepszy filtr i zróbcie go w taki sposób. Oraz czarna farba w sprayu. Kupiłem ją za jakieś 15 zł. Także 25 zeta i mamy 475 zł w kieszeni. A? Matematyka. Tak się składa, że nagrałem wstawkę do tego filmu już pół roku temu, bo chciałem go nagrać, ale dziwnym trafem nie udało mi się go nagrać. Więc cofnijmy się wstecz i zobaczmy, jak to było kiedyś. Yo, 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 tutaj Igor z przyszłości, pozdro. Więc tak, bierzecie sobie taki filtr i rozpylacie farbę w powietrzu i potem musicie tym filtrem machać w powietrzu i muszą te drobinki spaść na niego. Z jednej strony tylko. Nie za dużo, subtelnie.
Taka rada ode mnie, róbcie to na zewnątrz i róbcie to w ciuchach, których wam nie szkoda i możecie sobie ubrać nawet rękawiczki, bo potem ta farba dość długo schodzi. I powiem wam tak, ja używałem tego filtra przez ostatnie pół roku praktycznie non-stop i używałem też tamtego filtra za 500 zł. To był Black Pro Mist 1.4, czyli coś mniej więcej to, co mam tutaj, jeśli chodzi o moc dyfuzji. Zobaczcie sobie, ten film jest tutaj, jak to wyglądało. Było to nagrywane właśnie C200 jeszcze w RAWie, więc była turbo wysoka jakość i ten filtr. I powiem wam, że to nie sprawiało, że to wyglądało gorzej. Ten mój tani filtr był gorszy, bo technologia, która została użyta do tego filtra, to jest dokładnie spray plus filtr. To są małe czarne kropeczki na nim, które po prostu rozmywają światła. Więc no, nie dziękujcie mi za te pieniądze w kieszeni i mam nadzieję, że to kompletnie was podjara na nowo fotografią, bo wtedy się patrzy inaczej na światła i efekt jest bardziej taki romantyczny. Dobra, więc jeżeli macie spray w domu, to zajebiście, ale jeżeli nie macie spraya w domu, a macie jakiś stary filtr UV, to mam dla was opcję drugą, która sprawia, że i tak możecie uzyskać pewien podobny efekt. I tak jak w przypadku pierwszego filtra mieliśmy spray, to w tej drugiej opcji zamieniamy go na lakier do włosów. I robimy to samo. Rozpylamy w powietrzu, łapiemy drobinki na jednej stronie, polecam wewnętrznej. I tyle. Efekt jest podobny, może trochę bardziej zmydlony, jakby to tak nazwać dziwnie. I można to zmywać, to jest plus. Jeżeli wam nie wyjdzie, myjemy od nowa. Aż do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów. No dobra, ale co w przypadku, kiedy nie macie filtra UV, a chcecie już koniecznie mieć ten efekt na zdjęciach? Po pierwsze, kupcie filtr UV, bo warto go mieć. Bo tak, to nie jest droga sprawa i to może wam pomóc. Po drugie, musicie mieć tylko Photoshopa. Ja tutaj przygotowałem sobie krótką ściągę, co musicie zrobić w Photoshopie, żeby mieć ten efekt. I to wychodzi też całkiem fajnie. Także możecie sobie teraz wziąć jakieś wasze stare zdjęcia i nadać im nowego życia. Nostalgicznego życia. Dobra, jesteśmy w Photoshopie. Dajemy swoją fotkę. Duplikujemy ją. To jest Command J. Klikamy w zaznaczenie. Dajemy zakres kolorów. Zaznaczamy same światła. I ten zakres i nieostrość według uznania. Chodzi o to, żeby były tylko światła zaznaczone na zdjęciu, te najjaśniejsze partie. No i klikamy OK. Teraz znowu sobie duplikujemy tą warstwę zaznaczeniem, żebyśmy mieli nową warstwę tylko z tymi światłami. I teraz tak, klikamy filtr, rozmycie gaussowskie, wartość od 100 do 200 w górę, będzie git. No, więc teraz możecie nadać swoim zdjęciom fantastycznego, nostalgicznego posmaku. I co, ja mając teraz ten filtr, wypadałoby, żebym wam pokazał coś nowego, coś co dzisiaj zrobimy. Także chodźmy zrobić zdjęcia. Dobra, pomyślałem sobie, że to będzie idealny kadr, bo w tle na drugim planie będzie okno, które fajnie tutaj nam się tak rozmyje. I co? To będzie dość proste zdjęcie. Pomyślałem, że umieszczę ko na tej półce za mną. Nie mam specjalnie oczekiwań. Chcę po prostu sobie przetestować ten filtr. Zrobię wam zdjęcie z i bez, żebyście mogli sobie porównać. Dobra, idę po nią, bo znowu zaspała do roboty, także ten, tego. No, z nią praca do najłatwiejszych nie należy, ale muszę teraz wypić piwo, którego sam naważyłem. Tak wam tylko powiem, że to jest obiektyw F4 i musiałem dać ISO na 2000. Masakra. Dobra, teraz lecimy bez filtra.
Co mnie zdziwiło, na zdjęciach bez filtra podobny kadr, a jednocześnie nie ma tego ciepłego i zimnego światła. To jest dziwna sprawa. No to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Był to dość krótki, jednocześnie długi i skomplikowany i w sumie nawet prosty film. Mam nadzieję, że on sprawi, że zrobicie sobie coś nowego, bo warto sobie urozmaicać swoją fotografię, szukać siebie. Ja uwielbiam fotografię analogową, uwielbiam ten nostalgiczny posmak, więc jeżeli Was to też rusza, no to jest dla Was poradnik. Jeżeli nie, to nie, możecie mieć super turbo ostre zdjęcia i są ludzie, którzy to lubią. Ja nie. Także co, myślę, że było mi bardzo miło. Myślę, bo jeszcze nie wiem, bo jest tutaj naprawdę gorąco jak w saunie. Musiałem zamknąć wszystkie okna, bo to jest boisko szkolne i tam dzieciaki drą mordy, więc no teraz siedzę w łaźni. Nie, w saunie. W saunie, słuchaj, tutaj nie ma zbytnio wilgoci chyba. A to błąd. Widzimy się niebawem w niedodległej przyszłości albo w mojej przeszłości. W każdym razie na pewno się jeszcze zobaczymy kiedyś. Róbcie fotki i po prostu szukajcie w tym siebie. Rozwijajcie się. Napierdajcie.